Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem na tropie Satoshi Nakamoto. Czyli przechodzimy do transkryptu, który pojawił się w sprawie sądowej. Zobaczymy tutaj te najważniejsze rzeczy w, w tym całym dokumencie, który został przedstawiony. On ma dosłownie 239 stron. Jeżeli byście chcieli przeczytać całość, to jest jakieś 3, 4, 5. Godzin można powiedzieć czytania, bo to trzeba jeszcze zrozumieć. No i jest dużo rzeczy, które tutaj możemy się dowiedzieć. Ja, ja wylistowałem te główne, żeby się skupić, żeby znowu tutaj nie robić godzinnej audycji, bo to jest nam niepotrzebne. Większość już wiemy, co się wydarzyło do tej pory. Jedno co zauważyłem, to nie ma tutaj mowy o czerwcu czy grudniu 2020 roku. Raczej tu jest styczeń. Jeżeli Craig Wright miałby dostęp do tych. Bitcoinów, więc na razie czekamy na tą datę. No i jeżeli chodzi o kolejną rozprawę, raczej ona się wydarzy pod koniec tego miesiąca, bo z tego co zauważyłem, sąd jest bardzo pozytywnie nastawiony do dwóch stron. Za dużo nie przeszkadza, za dużo też nie bierze takiego udziału, że, że powiedzmy, jeżeli jedna czy druga strona zaprzesza jakiemuś faktowi, bierze to pod uwagę rozsądną i ewentualnie, jeżeli się pojawią w przyszłości jakieś no, inne dowody, dopuszcza to pod warunkiem, tą sprzeczność, jeżeli zostaną przedstawione inne dowody. Więc jest w miarę tutaj rozsądnym człowiekiem, jeżeli Craig Wright się na samym końcu pyta, czy, 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 czy tam obrona Craig Wrighta, czy możemy zrobić na koniec miesiąca, bo teraz Craig Wright ma jakieś tam wyjazd, Powiedzmy, druga strona też ma wakacje i mówi: Nie ma problemu, możemy się spotkać pod koniec miesiąca. I też było pytanie: Czy Craig Wright musi przyjechać na sprawę sądową? I raczej y, możesz tutaj się przychylić sąd do tego, że będzie prowadzona wideokonferencja przy następnym spotkaniu sądu, y, bo na razie nie ma tutaj jakichś przesłanek do tego, żeby Craig Wright miał pójść siedzieć za to, co e, powiedzmy utrudnia sądowi powiedzmy na 6 miesięcy. Nie widziałem tego w takim odzewie na samym końcu, ale przejdźmy do tych najważniejszych rzeczy, czyli koniec miesiąca wiem, że będzie albo początek, nawet e, sierpnia, e, będzie kolejna rozprawa. I link do tej transkrypcji będzie wrzucony, on jest dostępny ogólnie dla wszystkich, więc będziecie mogli wejść, sami sobie poczytać na spokojnie. Tutaj nie ma nic do ukrycia, co się działo pomiędzy dwoma stronami, także to jest dostępne w internecie i, i możecie też. Przeczytać sobie, no mówię, 3-4 godzinki, żeby tak spokojnie to przeczytać, i to jeszcze tak ze zrozumieniem, żeby to przeczytać, bo, bo bardzo tutaj jest technicznie czasami w niektórych momentach. Także zapraszam, jeżeli chcecie mm, przeczytać całą sprawę, jest tu dużo informacji, a mm, niektóre coś wnoszą, a niektóre po prostu e, są takim posiłkowym tematem. Więc zaczynam. Cała sprawa odbyła się w Miami 28 dokładnie e, czerwca, więc mamy tutaj datę, gdzie to się odbywa. Można, jeżeli ktoś mieszka, z was w majami ogólnie. Można się wybrać na kolejną taką rozprawę. To jest otwarte do publiki. Nie ma problemu. Widzicie West Palm Beach, Florida 28 czerwca. Na początku mamy normalną procedurę sądu, czyli dr Craig Wright składa tutaj przysięgę, że będzie mówił prawdę i tylko prawdę. Jeżeli nie, no to po prostu idzie się do więzienia tak, w sądzie, jeżeli po prostu ktoś kłamie. Na samym początku mamy przedstawienie. Jestem dr Wright. Nie ma problemu. Żyję w UK, w Wielkiej Brytanii. I pierwsza część ogólnie sprawy sądowej jest bez oskarżeń, czyli po prostu zeznanie, kim jest Craig Wright, czy zna, dlaczego tu jest, czyli bez powiedzmy drugiej strony. Więc ciekawe tutaj pytania są. Na przykład, pierwszym pytaniem jest: czy w tym momencie wiesz, czym jest bitcoin, albo bardziej, czy zaznajamiasz się z pojęciem bitcoin? I Craig Wright odpowiada, że znam. System Bitcoin, ale ten system, który stworzyłem, troszeczkę mniej znam ten system, który dzisiaj ludzie nazywają Bitcoinem. Kolejnym pytaniem jest, czy wynalazłeś system Bitcoin? Czy to prawda? Tak, to jest prawda. Czy poruszałeś się też pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Tak, używałem pseudonim Satoshi Nakamoto. Czy jesteś Satoshi Nakamoto? Bardziej chciałbym powiedzieć, że to jest charakteryzacja, którą grałem. Kolejnym pytaniem jest, czy Poznajesz ten dokument? Oczywiście tu została przedstawiona white paper Bitcoina. Tak, napisałem go. Jest tutaj napisane Satoshi Nakamoto. Tak. I jeżeli skoro mówisz, że ty napisałeś ten dokument, czy to jesteś ty? Tak, to był mój pseudonim. Jaka była przyczyna albo podstawa napisania tego dokumentu? Ten papier definiuje Bitcoin, kiedy został wypuszczony na światło dzienne. Pamiętajmy, że te wszystkie pytania pierwsze są zadawane z obrony Craig'a Wrighta, czyli tutaj będą te pytania, gdzie na przykład media mówią, no, że pod publikę praktycznie tak. Kolejne pytanie to jest czym jest Bitcoin? Oczywiście Craig Wright tutaj odpowiada, że to jest Mandela. Sieć i górnicy po prostu potwierdzają transakcje, nie wiedzą źródła skąd te transakcje podchodzą. Kiedy odszedłem w 2011 zostały usunięte z Bitcoina IP to IP transfery, czyli podłączenie IP do IP, żeby po prostu móc ewentualnie sprzedać Bitcoina za pomocą IP. Ale w oryginale tutaj zaznacza, że SPV były dostępne i są w oryginale White Paper. Dalej są pytania, oczywiście, czy jesteś tutaj, czy wiesz, dlaczego jesteś tutaj? Wiesz, że sąd tak naprawdę zażądał. Od ciebie, żebyś upublicznił adresy, te, które nas interesują do 31 grudnia 2013. Czy to rozumiesz? Craig Wright odpowiada, że w tym momencie jest powiedzmy taka nuta, że ludzie używają publicznych adresów. Jedne z pytań, które tutaj oczywiście były przedstawione w mediach, to jest: Czy wiesz, czym są publiczne adresy, jeżeli chodzi o Bitcoin? System. I tu jest odpowiedź: tak naprawdę nie ma publicznych adresów w systemie Bitcoin. Dalej jest pytanie, czy wiesz, że ludzie w tym momencie używają publicznych adresów, co mimo tego, że może ich nie być, czy, czy wiesz, o czym tutaj mówimy? No i on odpowiada, że oczywiście ludzie używają niepoprawnie tą terminologię. Kolejnym pytaniem jest, czy na przykład Publiczne adresy były od samego początku z Bitcoinem albo w systemie Bitcoina i, i musiało być, żeby były, żeby zachowała się operacyjność Bitcoina. Craig Wright odpowiada, że tak naprawdę Bitgold i EGold miały publiczne adresy. Bitcoin był czymś zupełnie przeciwnym. Nie ma publicznych adresów w Bitcoinie. Bitcoin tak naprawdę... Potrzebował klucza, który będzie raz użytkowany, czyli te publiczne adresy. I jeżeli spojrzysz w white paper, dosłownie o tym mówimy. Publiczne adresy, które w white paper mamy jako keys, klucze, nie powinny być jeszcze raz używane. Powinny, jeżeli ktoś wysyła powiedzmy na publiczny adres, powinny być one od razu usuwane, żeby po prostu no, na takiej zasadzie działał Bitcoin w dniu. Pierwszy. Czyli widzimy, że te wszystkie pytania do tej pory o publicznych adresach y, dają tak, taki tor myślenia, że rozmawianie o publicznych adresach w tym momencie jest tak naprawdę bez sensu, bo nie potwierdzają się one z y, powiedzmy pierwszą i jedyną wersją white paper bitcoina. Dalej pytanie brzmi, czy dr Wright w tym momencie, y, wiemy, że y, przedstawiałeś nam taką informację wcześniej, że y, kopałeś bitcoiny, czy bardziej wydobywałeś je w styczniu. Od stycznia 2009 do sierpnia 2010. Czy to jest prawda i czy te bitcoiny są właśnie w tym funduszu powierniczym? On odpowiada, że fundusz w tym momencie to tak naprawdę te firmy, które zarządzają fundusze mają dostęp do praw do tych Bitcoinów. Jaki mechanizm był zachowany w tym? funduszu powierniczym. I odpowiedź kryptorekwerta, że to jest kombinacja prawdziwego świata z technologicznymi przypadłościami. Jeżeli chodzi o technologiczne, mamy tutaj Shamir schemes. To są klucze, które tak naprawdę były podłączone do tej hierarchii systemu publicznych kluczy i prywatnych kluczy, które powiedzmy odblokowują. Ewentualnie na no, te bitcoiny. Mamy też patent na taki właśnie system enkrypcji hierarchicznej, który użył właśnie tutaj Craig Wright, gdzie nie ma jednego klucza dostępnego do wszystkich plików. To są podzielone pliki na jeszcze większe, zdefragmentowane albo sfragmentowane pliki, które mogą być. W przyszłości połączone z innym, na przykład, systemem. Żeby wyjaśnić, o czym oni teraz mówią, to, jest, to są dwa aspekty tego właśnie funduszu powierniczego, można powiedzieć. Mamy jeden, który jest tutaj takim bardziej technicznym znaczeniem, i mamy też legalną strukturę. Zachowaną w papierze, kto zarządza tym właśnie funduszem powierniczym. Dalej sąd się pyta, czy w takim bądź razie możesz mieć te publiczne adresy, i Craig Wright odpowiada, że to nie jest tak, jak Bitcoin tak naprawdę pracuje. Nie powinieneś przechowywać publicznych adresów, pod które one są znane dzisiaj. To jest tak samo, jakbyśmy mieli analogię 100-dolarowego banknotu i wtedy każdy ten serial, number musimy. Przechowywać. Naprawdę tak tego nie robisz. Czyli on po prostu odpowiada, że adresy są niepotrzebne w Bitcoinie. Jeżeli byście zrozumieli, UTXO, jak tak naprawdę są przechowywane Bitcoiny i o co w tym chodzi, wtedy byście zrozumieli, że może zrobię audycję o UTXO. Dlaczego nie mamy publicznych adresów, tak naprawdę, jak je widzimy w dzisiejszym świecie? To jest po prostu dodane, żeby każdy, powiedzmy, widział, ale oryginalna wersja. Nie, za, nie zawierała właśnie publicznych adresów. Miały być one używane jako klucz do przesyłu i potem zostać usuwane. Czy możesz chociaż odpowiedzieć na pytania, czy jeżeli miałbyś te adresy, czy byś podał je? I Light odpowiada, w tym momencie, jeżeli bym mógł, to bym nie podał 71 adresów publicznych, które są zachowane na Bitcoinie. Czyli tutaj odpowiada na to, dlaczego użył 71 publicznych adresów, które są zachowane z nim jako Satoshi, tak naprawdę by podał każdy inny, ale w tym momencie nie może tego zrobić, bo wszystko jest zachowane, powiedzmy w tym funduszu powierniczym. Dalej mamy też historię, która to już przetoczył, że podczas opuszczania sfery bitcoina jako Satoshi Nakamoto w sierpniu 2010 roku, nie chciał tak naprawdę być już poznawany jako Satoshi Nakamoto, bo problem, pierwszym problemem, który tutaj był, to był czerwiec 2010 roku, gdzie ludzie tak naprawdę zaczęli pracować nad tym, żeby bitcoin był już tutaj używany komercyjnie jako aplikacja. I pierwsza komercyjna aplikacja miała być stworzona do Producentów heroiny. Na przykład Martini Malmi utworzył forum. I oczywiście sąd się pyta, czy możesz powtórzyć to imię? Martini Malmi. I tak wydaje mu się, że z pamięci jest Norwegiem. Kolejna osoba o nazwie Teimos była znana jako Michael Margard, który był studentem, kolegą ze studiów w tym czasie, gdzie używał tak samo domeny Bitcoin.org razem z Craigiem Wrightem. On utworzył forum do Silk Road. Oboje potem utworzyli razem z Rossem Ulbrichtem Silk Road i Hydra. Jedne z powiedzmy dark website, które były w tamtym czasie, gdzie protestowałem do nich, żeby tego nie robić. Mówiłem o tym, że Bitcoin to jest tak naprawdę szczery lub uczciwy pieniądz. Bitcoin tak naprawdę miał zastąpić problem digitalnej gotówki. Bo każdy z nich do tej pory, takim jakim był iGold, e Liberty Reserve, Cash, DigiCash i Brand Cash, każdy tak naprawdę jeszcze bardziej promował kryminalność. Pomiędzy sierpniem a grudniem 2010 roku prosiłem Martini i Michaela, żeby tak naprawdę nie robili tego, że to była nieodpowiedzialna idea, i dlatego opuściłem jako Satoshi w 2010 roku, dlatego że utworzyli oni. Silk Road. Tutaj newsy podają Wiadomo, że ta informacja jest nieprawdziwa, bo Silk Road powstał chyba w 2011 czy 2012 roku. Dlatego tutaj już wyskoczyli na ten temat z newsami, że e, to zeznanie nie może być prawdziwe, bo w 2010 już rozmawia z Martinem i Michaelem na ten temat, żeby nie tworzyli e, powiedzmy Silk Road. Dlatego sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy e, newsy tutaj wygrywają, czy to, co e, przedstawia Kegright przed sądem. Pamiętajcie, że on zeznaje przed sądem, tak? Utworzyli również Hydro, inny dark website. Silk Road, jego idea było, żeby sprzedawać heroinę, MDMI, fentanyl, broń i podobne rzeczy. Martini także pracował nad systemem reputacji do tego, żeby wynajmować płatnych zabójców. Taki market do, powiedzmy, reputacji i wynajmowania kogoś, kto mógł zabić kogoś za pieniądze czyli assassination market. Zaczęli system, który był tak naprawdę przeznaczony do tego, żeby fundować terroryzm i inne rzeczy, takie jak na przykład Amir, tak naprawdę nie jestem w stanie no, nazwiska jego przetłumaczyć, pojechał do Syrii, żeby promować ideę Bitcoina jako mechanizm funduszu terroryzmu. Dark Website pod nazwą Hydra była gorsza niż Silk Road, dlatego że naturą Hydry, jak tej most chciał, był to mechanizm do tego, żeby handlować ludźmi, dziećmi, wymieniać też różne narkotyki na pornograficzne zdjęcia. Szukali też metody, żeby zmienić bitcoina, żeby pozwolić na dystrybucję. E, powiedzmy, dziecięcej pornografii, która by była używana w szkołach, i e, w zamian by się dostawało fentanyl i inne, e, powiedzmy, za to e, narkotyki. To był powód, dlaczego przestałem e, wydobywać bitcoina w sierpniu 2010 roku. I od tego punktu zaprosiłem Dave'a, e, mojego przyjaciela, e, który wiedział, kim jestem i który tak samo był jak ja ekspertem od kryminalistyki, że chciałem wszystko usunąć wtedy. Porozmawiałem z Dave'em i chciałem. Usunąć z publicznych danych, wszystko co mnie tutaj razem kojarzyło z założeniem bitcoina. I potem chciałem pracować nad naprawą tych problemów, które stworzyłem. Ale pytanie od obrony, czy dobrze rozumiem, dr Craig Wright, że tak naprawdę chciałeś nie być poznawany jako Satoshi Nakamoto albo ty nie miałeś być kojarzony z ideą bitcoina od samego początku, tylko dlatego, że nie był wykorzystywany do oryginalnych celów, czyli miał być po prostu tutaj tym szczerym pieniądzem, czy to, przez to tak rozumiesz, tak. Kiedy opuściłem, przestałem być też pastorem i mm, zacząłem, przestałem chodzić do kościoła. Nie mogłem sobie z tym poradzić i moje pierwsze małżeństwo tak naprawdę się rozpadło, moje życie się rozpadło. Zacząłem pracować dla policji w kombinacji takiej jako ekspert czy Świadek, gdzie rozbijaliśmy peer-to-peer -peer sieci, i tak jak je rozumiałem, żeby nie używane były do powiedzmy yy, pornografii dziecięcej. Kolejnym pytaniem do doktora Wrighta jest: czy te pierwsze 70 adresów, które są dostępne, które pokazałeś, jak to jest możliwe, że pierwsze 70 pokazałeś, a reszta jest niedostępna? Te pierwsze adresy są publiczne. Miałem je od pierwszego dnia, gdzie nie było tak naprawdę nikogo w górnictwie. Przez kolejny dzień też nikt nie kopał. Czyli pierwsze 70 bloków ja wydobyłem. Z tego tutaj możemy czytać. Dopiero ktoś zaczął kopać 74, 78, dlatego on wie, dlatego że te 70 adresów, które pierwszy wykopał, były na pewno jego, i wtedy może je zweryfikować. Dalej mówi o tym, że ktoś wykopał blok. 74., nie pamiętam, kto był tą osobą, ale 78 prawdopodobnie należał do Hala Finea. Kolejnym pytaniem jest, czy można w jakiś sposób podłączyć te bloki do IP systemu, żebyśmy widzieli, że te bloki, na przykład, y, należały do ciebie. I on tutaj odpowiada, że nie. Y, na pewno w tej wersji Bitcoina nie było to możliwe. Ile potem są pytania też, czy jesteśmy w stanie wyśledzić, kto. Y, powiedzmy, kto wykopał e, dane bloki, do kogo one należą. I tutaj Craig Wright odpowiada, że nie jesteśmy w stanie e, sprawdzić, kto wykopał e, dane, e, powiedzmy, bitcoiny w danym czasie, bo nie są one podłączone do, powiedzmy, IP adresów czy, czy czegokolwiek. Czyli sąd chciałby tutaj zrozumieć e, tą kwestię, na jakiej zasadzie to działa. I jest pytanie, czy tak naprawdę denerwuje cię to, że nie możesz tego udowodnić. On mówi, że nie. Mamy tutaj dwa powody. Tak naprawdę nie interesuje mnie, czy dostanę te bitcoiny. Jedynym powodem, żeby ocalić moją duszę, jak tutaj mówi Craig Wright, to jest, żeby przeznaczyć te pieniądze na fundusz edukacyjny. I tak naprawdę rozmawialiśmy już o tym. Te bitcoiny nie będą. Poza moją kontrolą. Tak naprawdę użyliśmy tutaj razem z żoną i rodziny do kontrolowania, i nie tylko mnie. I wszyscy razem rozmawialiśmy o tym, że jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć kontrolę tych bitcoinów, to jeżeli będziemy mieć dostęp, tu jest oczywiście if, czyli jeżeli, to. Yy, Damy je do różnych edukacyjnych, powiedzmy, instytucji charytatywnych dla najuboższych jednego miliarda ludzi na całej świecie. Czyli od razu tutaj niektórzy twierdzą, że to jest pod publikę pytanie, żeby po prostu no, wyjaśnić, że tak naprawdę chce naprawić swoją duszę Craig Wright. No i to zostawiam do Waszej oceny tak samo. Czyli on tutaj wytłumacza, że nie jest w stanie pokazać wszystkich publicznych adresów, bo on nie wie, kto kopał po 70 bloku i reszta jest zachowana wtedy w tym funduszu powierniczym za pomocą tych prywatnych kluczy, których zaraz się dowiemy też ile będzie miał dostęp w przyszłości albo do ilu ma. Teraz. I teraz przechodzimy do pytania, żeby wytłumaczyć, powiedzmy w sądzie, jaka to była ta techniczna metoda, że, żeby pokazać w tym, w tym funduszu powierniczym, że nie możesz teraz pokazać tych adresów albo udowodnić, że ty. Na przykład, kopałeś dane kryptowaluty albo dostęp do Genesis bloku. Tu mamy wytłumaczone, jak to działa: czyli Bitcoin, który był wykopywany w tym czasie, był używany i dystrybuowany za pomocą takich kluczy, które po na przykład wydobyciu Genesis blok były dodawane do hash chain, do bloku hasha, dzięki któremu tak naprawdę te wartości były potem. Rozdzielane i generowane, i do tego dostępu potrzebują oddzielny sekret, na przykład klucz do Genesis, powiedzmy, dostępu do bloku i w taki sposób było to przekazywane do Dave'a, żeby to zdystrybuował, czyli żeby w 2020 roku, dokładnie w styczniu, było to przesłane za pomocą Bandit kurier czyli takich kurierów, którzy tak naprawdę się z nimi spisują umowę. Można powiedzieć, że mają w danym czasie przesłać inne klucze do tej całej układanki. Czyli dopiero będziesz miał dostęp do tych wszystkich kluczy i publicznych adresów, już ewentualnie które one zostały wtedy potwierdzone w tym systemie technicznym, który będzie do ciebie dopiero podany w styczniu 2020 roku, jeżeli Dave oczywiście to dobrze poprowadził. Co jeżeli to się nie stanie? pytają. Wtedy będę pracował, żeby zapłacić za swoje błędy przy tworzeniu bitcoina. I czy jest to możliwe, że możesz nigdy nie odzyskać tych bitcoinów, jeżeli nie będzie miał do niego dostępu, odpowiada, wtedy będę dalej tworzył kolejne patenty i inną technologię, żeby mieć fundusz do tego, co robię w inny sposób. Mamy też pytanie, czy będzieś miał kiedykolwiek dostęp. On tego nie wie, i jak tak naprawdę to Dave stworzył. Dalej mamy pytania o rodzinę: jak sobie mama, z, powiedzmy, Dave'a Claymana z tym radzi? Czy tego już nie będziemy pokazywać, bo to jest, ma mniejszy wydźwięk, ale ma tam problem, powiedzmy, z rodziną i w tym momencie, że jest no, zdenerwowana tą całą sytuacją. Tak samo jego matka, która czyta wszystkie newsy. Tak samo jest tutaj pod całą sytuację. Dalej pada pytanie, czy to jest możliwe, że Dave Kleinman w chwili śmierci miał przy sobie klucz do systemu, który był zawieszony na jego szyi, którym został znaleziony. Oczywiście to był zaszyfrowany dysk USB i on odpowiada, że tak, naprawdę podobnie jest to, albo było to w domu Dave'a. Jak tą całą rzecz zaplanowali? Kolejnym pytaniem mamy: czy możesz wytłumaczyć w sali sądowej, jak tak naprawdę to miało być tutaj zaplanowane? I Dave, jego zadaniem było mi po pomóc, e, powiedzmy, zniszczenia wszystkiego i, powiedzmy, zatajenia tych informacji, e, jeżeli e, kiedykolwiek miałoby to wrócić do mnie. Czyli tutaj nie jest mowa o, o tym, jak czytamy w newsach, że Craig Wright chciał zniszczyć bitcoina. On chciał w tym momencie zniszczyć historię, która się z nią tworzyła, czyli. Jako Satoshi Nakamoto, ewentualnie, i y, kto je kopał, wtedy nikt nie będzie miał problemu do niego, bo on nie ma tak naprawdę dostępu do y, powiedzmy tych wszystkich bitcoinów. I jeżeli nawet y, będą tutaj kiedykolwiek chcieli powrócić do niego, no to może tak naprawdę nic to nie było Warte. I kurier ma dostarczyć tą przesyłkę w styczniu 2020 roku. A przed tym, czyli Dave by dzisiaj żył, to mógłby teraz, za pomocą nakazu sądu, no, przesłać wcześniej, ewentualnie te resztę brakujących kluczy. Ale w tym momencie Dave no, nie żyje. I Dave nie powiedział mi, których kurierów będzie używał, albo których używał. Też nie chciałem o tym wiedzieć. Dalej tutaj jest zapytany Craig Wright: dlaczego tak naprawdę chciał się odciąć od tego wszystkiego i chciał zaufać tylko Dave'owi na temat tych wszystkich kluczy z tymi informacjami, wiedząc o tym, że nie będzie miał dostępu powiedzmy do publicznych danych IP adresów? I odpowiedź jest taka, że tak naprawdę Dave przekonał mnie, żeby nie zniszczyć tego wszystkiego. W 2011 roku to nie było warte dużo pieniędzy, czyli nie zniszczyć tego wszystkiego. Chodzi tutaj o ten dysk. Nie chodzi o Bitcoin. W tym momencie cały, bo nie jesteśmy w stanie zniszczyć Bitcoina, jeżeli już kopali inni górnicy. Na takiej zasadzie no, nie ma jak zniszczyć Bitcoina, tylko chodzi o ten dysk. Jeżeli chodziłoby o mnie, tutaj odpowiada Dave, tak naprawdę wziąłbym młotek i rozwalił ten dysk. Dlatego, że to wszystko poprowadziło do innych. Ludzi, gdzie tak naprawdę mieli piekło na ziemi, czyli market, który dawał narkotyki, terroryzm, to jest przeciwieństwo wolności, to nie było szczere. Dave tak naprawdę przekonał mnie, żeby to nie zniszczyć tego wszystkiego, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi o niego, to on by tutaj tym młotkiem strzelił w dysk twardy i nic by z tego nie zostało. Oj, Widzę, że mamy już 24 minutę, a dopiero mamy zeznanie tylko Kega Wrighta, bez atakujących, także chyba rozdzielimy tę audycję, no bo jak tutaj inaczej przejść przez to pole minowe tych wszystkich newsów i, i to, co się działo tak naprawdę w sądzie. Więc rozdzielimy, dokończymy do końca w tym wydaniu na tropie Satoshi Nakamoto tą część. O, widzę, że już pierwsza część już jest na 33. stronie, czyli potem mamy cross examination, czyli już jest powiedzmy druga strona atakujących, czyli rodzina Davea Claymana będzie zadawać tutaj pytanie. Tu też się dzieje. Także ta pierwsza część to było po prostu zeznanie całej historii, jak. Craig Wright to widział, współpraca z Dave'em. Nie mamy tutaj jeszcze odpowiedzi, jak były zaszyfrowane te klucze, ale będą one w kolejnej audycji. Także zostawmy to tak na razie. Ja jak najszybciej będę chciał, żeby od razu do tej drugiej strony medalu przejść. Jak odpowiada Craig Wright na zarzuty o podrobienie różnych dokumentów w tej sprawie. Także życzę Wam wspaniałej niedzieli. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.